Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, ty jesteś na kanale Z Mojej Perspektywy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o postanowieniach noworocznych. Zbliża się nowy rok, a wraz z nim, wiadomo, nowy rok, nowy ja, także wiele osób będzie chciało coś zmienić w swoim życiu, postawić sobie właśnie te postanowienia noworoczne, ale jak pokazują statystyki, mniej niż 10% ludzi rzeczywiście je realizuje. Także w dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić, z czego to wynika i jak te postanowienia ustalić, żeby lepiej się ich trzymać. Postanowienie noworoczne to nic innego jak cele, a żeby cel był dobry, musi być po pierwsze skonkretyzowany, musi być mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Żeby cel był skonkretyzowany, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. I tu przykładowo, odchudzanie. W momencie, gdy ktoś stawia sobie cel, chce schudnąć, to nie jest tak naprawdę skonkretyzowany cel, dlatego że odchudzanie jest to tylko narzędzie do tego, co chcemy osiągnąć, czyli na przykład mieć płaski, wyrzeźbiony brzuch. Także tak naprawdę celem tutaj będzie płaski, wyrzeźbiony brzuch, a odchudzanie będzie tylko narzędziem, które posłuży nam, żeby go zrealizować. Także przede wszystkim właśnie cel musi być jasno sprecyzowany, co chcemy osiągnąć. Po drugie, cel musi być mierzalny, czyli musi być albo w formie jakiejś liczby, w formie etapów, czy czegokolwiek, co da się po prostu zmierzyć. I tu przykładowo czytanie książek. W momencie, gdy ktoś sobie stawia cel, chce więcej czytać, no to nie jest to w żaden sposób mierzalne, no bo co to znaczy jest więcej czytać? Żeby pół godziny czytać dziennie, godzinę, dwie, trzy, nie wiadomo. Także trzeba sobie ustalić konkretnie. Tu przykładowo chcę przeczytać 12 książek w 2020 roku. Wtedy mamy jasno określoną ilość tych książek, także można sobie to wtedy podzielić na mniejsze etapy, czyli tu przykładowo jedna książka miesięcznie, ćwierć książki tygodniowo. W momencie, gdy już wiem, co chcę przeczytać, możemy też zobaczyć ilość stron danych książek. Tu przykładowo, jeżeli książka ma 300 stron, wychodzi, że dziennie musimy czytać 10 stron, żeby tą książkę skończyć w ciągu miesiąca. Cel powinien być też osiągalny, nie może być zbyt ambitny, ale też nie może być zbyt leniwy. Czyli jednocześnie musimy być w stanie właśnie go zrealizować, ale też nie może być to zbyt proste dla nas. Tutaj dużo łatwiej jest to zrobić w momencie, gdy ktoś już stawiał sobie jakieś cele albo właśnie coś realizował w danym temacie, żeby wiedzieć, ile możesz z siebie dać, ale jeżeli nie, to nie ma z tym problemu. Po prostu trzeba sobie jasno ustalić, ile jesteśmy w stanie z siebie dać przez cały rok, nie tylko przez tydzień czy przez miesiąc, tylko ile jesteśmy w stanie właśnie z siebie dać przez długi okres czasu, codziennie, żeby coś osiągnąć. Tu przykładowo oszczędzanie. W momencie, gdy kończy się rok, wiemy mniej więcej, ile zarobiliśmy, ile wydaliśmy, na co wydaliśmy. I tu możemy wtedy ustalić, z czego byśmy mogli zrezygnować, albo ile właśnie tych pieniędzy byśmy mogli oszczędzać i na podstawie tego ustalić, ile byśmy chcieli oszczędzić w przeciągu całego roku, a przez to też w przeciągu miesiąca czy dnia. Cel musi być dla nas też istotny, żebyśmy rzeczywiście chcieli go osiągnąć. Czyli właśnie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę chcemy daną rzecz osiągnąć, czy tylko fajnie by było gdyby. Bo jeżeli jest to drugie, to bardzo ciężko nam się będzie tego trzymać. Także w momencie, gdy już wiemy, co naprawdę byśmy chcieli osiągnąć, to trzeba też pamiętać o tym, że droga do osiągnięcia tego niekoniecznie musi być przyjemna i przede wszystkim nie musi być łatwa. I tutaj właśnie na przykładzie odchudzania, sam proces redukcji tkanki tłuszczowej u większości osób jest dosyć ciężki, zarówno może być psychicznie, jak i fizycznie ciężki, ale efekt końcowy jest tego wart. I jeżeli ktoś naprawdę chce to zrobić, to będzie miał ten cel zawsze z tyłu głowy w momencie, gdy codziennie będzie się z tym zmagał. Cel powinien być też określony w czasie, najlepiej konkretną datą, kiedy chcemy go osiągnąć. Czyli musimy sobie postawić konkretny dzień, na przykład, nie wiem, 20 czerwca 2020 roku i to jest data, do której osiągniemy ten cel. I służy to po to, żeby po pierwsze wiedzieć mniej więcej, jak sobie rozplanować cały ten okres, bo właśnie trzeba go sobie rozplanować, żeby to miało ręce i nogi, ale też będzie to dla nas taka z jednej strony presja czasu, dlatego że im bliżej będziemy do tego celu, tym bardziej będziemy zmotywowani, żeby robić coś w tym kierunku, ale też żebyśmy właśnie mieli tą motywację, że jeszcze nam na przykład tyle czasu zostało i jeżeli przykładowo mamy pół roku na coś, no to możemy określić, że co miesiąc musimy robić około 20%, żeby to osiągnąć. I wtedy, gdy ktoś na przykład zrobi w ciągu jednego miesiąca 30%, no to już będzie zmotywowany, że już tyle zrobił, a jeszcze tyle czasu przed nim.
Tu teraz to podsumuję wszystko na jednym przykładzie dotyczącym właśnie odchudzania, dlatego że bardzo wiele osób ma takie postanowienie noworoczne i tutaj postanowienie pod tytułem chcę schudnąć jest słabe i tu już wiecie dlaczego tak jest. Także postaram się to teraz ustalić, pokazać jak powinno to wyglądać. I tu zamiast chcę schudnąć będziemy mieć chcę mieć płaski brzuch. Mamy już skonkretyzowane. Do tego musi być mierzalne. Czyli żeby mieć płaski brzuch muszę zrzucić 10 kg. Ok, czyli jest mierzalne. Teraz trzeba ustalić konkretną datę. Czyli chcę zrzucić 10 kg, żeby mieć płaski brzuch do 1 czerwca 2020 roku. I tu już mamy bardzo dobrze postawiony cel i od niego możemy już sobie ustalać konkretne narzędzia, etapy, jak to osiągnąć. Tu jeszcze na sam koniec chciałbym dodać od siebie, że bardzo ważnym jest, żeby ten cel był na tyle podzielony, żebyśmy każdego dnia wiedzieli, co robić. Czyli musimy mieć tak ustalone to wszystko, żeby sobie to podzielić do momentu, aż dojdziemy do jednego dnia, żebyśmy każdego dnia coś robili w tym kierunku. Jest taka zasada właśnie dwóch dni, że nie powinniśmy więcej niż dwa dni czegoś nie robić, żeby wyrobić pewien nawyk, żeby się do tego przyzwyczaić. Czyli tu przykładowo będzie robić na przykład 4 treningi w tygodniu i tak będzie nam wychodziło wtedy, że na przykład trening będzie nam wypadał co drugi dzień. Tak samo z czytaniem, że przynajmniej co drugi dzień chcę czytać, nie wiem, 20 stron danej książki. Postanowienia noworoczne naprawdę super sprawa i bardzo Was zachęcam, żebyście sobie właśnie teraz przez te ostatnie dni grudnia usiedli na spokojnie i ustalili cele na następny rok i warto je spisać, dlatego że to co jest spisane to jest takie jakby zobowiązanie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to co jest spisane jest ważne, jest to jakby taka umowa między sobą a sobą. Także warto je sobie spisać i niekoniecznie trzeba trzymać tą kartkę, nie wiem, na lodówce, na ścianie albo gdziekolwiek. Można ją równie dobrze wywalić do kosza, bo uwierzcie mi, że jeżeli coś napiszemy i nawet to wyrzucimy do kosza, to będzie to dużo dla nas istotniejsze niż jeżeli tylko to będzie w naszej głowie. Także ja sam polecam robić to w arkuszach Google'a. Ja mam właśnie w arkuszach Google'a jakby cele z roku na rok rozpisywane. Tam sobie mogę zaznaczyć co osiągnąłem, czego nie osiągnąłem. Mam to pod ręką, czy to na telefonie, czy na laptopie. Także zawsze sobie mogę do tego zerknąć. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Trzymam za Was mocno kciuki, żebyście osiągnęli wszystko co chcecie w 2020 roku, jesteście tego warci. Mam nadzieję, że ten film się właśnie podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak, odsyłam do innych filmów na tym kanale i życzę Wam miłej reszty dnia. Cześć!